Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pamiętnika Artylerzysty. Moi drodzy, bitwa, jak sami się domyślacie po tytule, niesamowicie ciekawa dla mnie i niesamowicie śmieszna. Jeśli ktoś z Was ogląda mój kanał regularnie, to powinien pamiętać odcinek serii Pluton Z, gdzie grałem z Dedem oraz Pawlusem i tam po ponad 400 bitwach, prawie 500 na M40, na M43 udało mi się zrobić, tak jakby nagrywając na żywo, zrobić w końcu asa pancernego, bo przez prawie 500 bitew nie mogłem mieć, nie udało mi się zrobić na tej artylerii asa. Tutaj, jak się przekonacie, as wpadł w zupełnie innych warunkach i jest to dla mnie powód do absolutnego zachwytu i śmiechu. Ale wyjaśniając, tutaj musiałem sobie po prostu podszkolić jeszcze troszkę załogę i stąd taki pomysł, żeby wziąć M40. W Plutonii gram z Wolverinem na AMX-30 oraraz Ludzkiem na T-62A. Także rzuciło nas na dobrą mapę, przy okazji na 10 tiery, więc jest fajnie. Jak się tak naprawdę mówię, bitwa będzie szybka, tak naprawdę więcej w tej bitwie jest czekania na strzał niż samej bitwy, ale to się przekonacie za chwilkę. Też zwrócę Waszą uwagę na jedną sytuację odnośnie tego, jak tworzą się miejskie legendy, że Arta jest OP i nie pozwala czołgom zagrać dynamicznej bitwy, bo przecież po prostu wymusza kampienie za skałą, inaczej tak naprawdę nie można nic zrobić, bo co człowiek wyjedzie, to zginie, więc praktycznie po prostu musi się cały czas kryć. Ale teraz zobaczycie, o co chodzi. Lucek z Wolverem pojechali na prawą stronę. Świeci się nam po lewej stronie, po prawej stronie 140 oraz E50. Chciałem sobie skupić na to E50, ale ono, zobaczcie, no daleki strzał 2,8 sekundy, więc szału nie ma. No i na razie, no tak, pytam, czy może coś się ewentualnie zaświeci. Lucek mówi, że tak, zaraz zaświeci to E50. I teraz spójrz na tę sytuację. Ja to zaraz też, o jest, typ 61, ja sobie teraz włączę stoper, zwróćcie uwagę na niego, jak on się zachowuje, to jest med, bo właśnie bardzo często mówi się, że to medy muszą unikać strzałów od artylerii, bo nie mogą pograć, zwróćcie uwagę, jak on będzie grać, jest włączony stoper, lecimy, jest ten typ i teraz spójrz na to, on w tym momencie się zatrzymuje i ja odpaliłem stoper. Dobranoc. Gość stał ponad 5 sekund w jednym miejscu i ja teraz pewnie powinienem usłyszeć, że no ale przecież on chciał coś zrobić dynamicznego, on tutaj grał bardzo agresywnie, no faktycznie agresywnie grał Soulmatch, tak bardzo, że przez 5 sekund się nie ruszył, a myślę, że gdyby ta peska w niego nie trafiła, to jeszcze by pewnie przez kilka sekund dostał, ale to był pierwszy strzał. Podobało mi się to, co zrobił, bowiem po prostu poczekał, aż moja peska na niego spadnie i dostał za wszystko. Tutaj drugi strzał, obiekt 140 i E50 mają dużo HP, więc tak staram się jakoś może we dwóch trafić. Poleciała teraz ta pestka, w jednego na pewno trafi. Wylosowało, że był to obiekt 140 za 958. Trochę szkoda, bo bokiem również stał E50, mógł wyjąć za wszystko, ale to też nie było źle. Zobaczcie, już w dwóch strzałach mam 2658 punktów uszkodzeń, jest 5 do 1. Także naprawdę idzie szybciutko. Tutaj chłopaki się w tym momencie rozprawiają z E50. Nie jest źle. Dobra, ja może przyspieszę, żeby to naprawdę było szybciej, nie marnować czasu. Teraz to troszkę potrwa więcej. Z kolei Lucek miał w tej bitwie zrobić misję na zabicie dwóch art. Ja z kolei, zobaczcie, nie pokazuję. Trochę smutno, znaczy jak zobaczyłem wymagania na T55A, stwierdziłem, że dwie misje na artylerii są bardzo podobne. 12 i 15 misja są praktycznie toczka w toczkę takie same, ale spójrzcie jeszcze na to, bo żeby nie przedłużać, to jest już 9 do 3. To jest z kolei ta Godzilla, która myślałem, że może wyjedzie na przykład mi z lewej, ale ona to jakoś tak niezgramotnie cofa trochę. O, i teraz, no, dobra, poleciało, ma 1000 HP, 1000 HP dostaje, już mam 3600 damage'u. Misja 13, 12 na artylerii, jeśli dobrze pamiętam, to tam jest być w pierwszej, czyli być najlepszym graczem pod względem expa i damage'u, zrobić 3000 punktów uszkodzeń i coś jeszcze, a z kolei 15 jest tym samym, tylko, nie, przepraszam, 12 trzeba być najlepszym graczem na mapie pod względem expa i damage'u i zrobić 3 fragi, co moim zdaniem jest trudne na artylerii, a w 15
13 trzeba zrobić to samo, czyli być w pierwszy na mapie pod względem damage'u i expa i zrobić 3000 punktów uszkodzeń. Także no naprawdę nie wydaje. I zobaczcie, minęło 4 minuty 10 sekund, jest 14 do 4, ja mam 3600 punktów uszkodzeń, a w tej misji z kolei miałem zrobić, ubić czołgi, 3 czołgi o tier wyżej. Tutaj z kolei był ten batchat, nie chciałem go tak od razu trafiać, poczekać aż gość go trochę dowarzywi. Dobra, jest tutaj, skupiam na niego, strzeliłem, RNG troszkę pomogło, 878 punktów uszkodzeń. Bitwa się zakończyła, po upływie 4,5 minuty przechodzimy do podsumowania. No i to byłoby tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o tę powtórkę. Masterka zrobiona w 4 strzałach. Proszę bardzo, kto pobije mój rekord? Naprawdę no, prawie 500 bitew. I prób zrobienia jakiejś dobrej bitwy na M40. Kiedyś tam mi się w końcu to udało, teraz wystarczyło po prostu odpalić 4 strzały. Proszę bardzo. Pierwszy strzał, typ 61, muka za wszystko 1700, dziękuję. Następny strzał, obiekt 149,58, kolejny strzał, Godzilla 1026 i na koniec Batchat 878, do tego oczywiście medal Gora i Expa, zobaczcie, 1164 i gdybym tamtą misję, którą uważałem za trudną, czyli właśnie być pierwszym na mapie pod względem damage'u i expa i zniszczyć 3 i mieć 3 fragi, to właśnie bym to zrobił. Zobaczcie, no jestem pierwszy jeśli chodzi o damage i to z dużą przewagą, aż 1500 w swojej drużynie i wciąż 600 nad drużyną przeciwnika. Exp wiadomo mam najwyższy, bo po prostu o tak, no i wyszło. Także naprawdę no coś niesamowitego, bitwa moim zdaniem jeden wielki śmiech, 4 minuty 31 sekund na masterkę. Kiedyś zrobiłem taką powtórkę na medzie, że tam szybko zdobyłem pierwszej klasy. Ta powtórka zniknęła z YouTube'a z racji tego, że wywołała dużo kontrowersji, że po co pokazuje bitwy, w których tak naprawdę zrobiłem niewiele, a na przykład Pawlus w ciągu 5 minut i tam kilkunastu sekund zrobił na Leopardzie masterkę. Ja zrobiłem masterkę w 4,5 minuty, także myślę, że macie do zrobienia takie, raczej stawiam wam wyzwanie. Możecie próbować mnie pobić, zróbcie masterkę na artylerii, nie wiem, tam 8, 9, 10 tieru szybciej niż w 4.31. Nawet myślę, że spokojnie mogłaby ta bitwa trafić do norbiszowej serii Szybcy i Wściekli, bo naprawdę wyszło to moim zdaniem prześmiesznie i przefajnie. Także no, bitwa szybka, łatwa i bardzo, bardzo przyjemna. Także moi drodzy, to tyle. Nie przedłużam, bo wyjdzie mi podsumowanie dłuższe niż sama powtórka. Do następnego, cześć.